witajcie w kolejnym filmie na temat diet pudełkowych czy cateringu dietetycznego, jak zwał, tak zwał. Tym razem mam paczkę smaku i to jest chyba największa niespodzianka tutaj, bo to jest najtańszy catering. Zapłaciłam 211 zł za te 5 dni, czyli tak samo, 5 dni tak samo jak ostatnie cateringi. 211, czyli najtaniej. Jeszcze wydaje mi się, że załapałam się na zniżkę minus chyba 10%, bo zapisałam się do newslettera, czy tam na ich stronę. Także miło, miło dla portfela. I tak samo jest to 1500 kalorii, 5 dni w tygodniu, tak jak mówiłam. Wydaje mi się, że tutaj jest normalnie też dodawany cukier biały i chyba jest gluten. Z tego co mi się wydaje, oczywiście mogę się mylić. Właśnie zakończyłam tak naprawdę ten dzień jedzenia. Mamy już godzinę 20, a ja przychodzę z podsumowaniem całego dnia. I tak. Zaczynałam śniadaniem, był to hummus buraczany z rzodkwią i waflami. I tak, szczerze mówiąc, wolę hummus zwykły, tradycyjny, ale ten buraczany nie był wcale zły. Zjadłam go naprawdę bardzo fajny z tymi waflami, więc to mi smakowało, jedynie ta rzodkwia była taka już trochę smutna. W tym pudełku, może była już po prostu wiele wcześniej pokrojona na takie paseczki, no już nie była taka soczysta. Ale ogólnie śniadanie w porządku. Drugie śniadanie to było ciasto kakaowe i to było przepyszne ciasteczko. Był malutki kawałeczek denomo, ale było naprawdę bardzo dobre. Było i wilgotne, i bardzo właśnie kakaowe, więc super do kawki tak na drugie śniadanie. Obiad to było kaszotto dyniowe z boczniakiem. Też było to fajne. Miało taki posmaczek, w ogóle nie wiem jakie to było, jaka to była kasza, ale chyba pęczak, bo była taka grubsza. I miała, ten sosik miał posmaczek taki trochę przyprawy curry, ale tak bardzo delikatnie. Później, podwieczorek, zupa kalafiorowa. Taka bardzo delikatna, ale taka domowa. Też mi bardzo smakowała. W porównaniu do właśnie innych cateringów ta zupka była bardzo fajna. I na kolację to było jajko gotowane z sosem tatarskim, ogórkiem i pieczywem. Jednak nie byłam jakoś super przekonana do jajka gotowanego w pudełku, w tym cateringu, więc po prostu tyle ile miałam jajek w tym cateringu, tyle sobie właśnie ugotowałam sama. No i to była taka zmiana, ale tak czy siak, aha, pieczywo, ja pieczywo zawsze sobie tostuję, bo po prostu bardziej mi tak smakuje i tak kolacja bardzo fajna. Także pierwszy dzień i jestem na tak, jestem bardzo zadowolona. No nie było takich rzeczy, czego bym nie chciała więcej zjeść. Naprawdę, więc jak pierwszy dzień na plus. Hej! Mamy teraz koniec dnia drugiego, czyli wtorek naszej diety pudełkowej i w sumie zjadłam właśnie wszystkie dania, także przychodzę z podsumowaniem tego dnia. Zaczęłam od śniadania, którym była daktylowo-bananowa pieczona owsianka z jogurtem naturalnym. I to była chyba pierwsza owsianka pieczona, jaką jadłam ever. I była mega dobra. Naprawdę, po prostu już nie mogłam dokończyć takiego małego kawałeczka. W sumie porcja była jak takie większy kawałek ciasta. Tak to wyglądało. I szczerze mówiąc, była naprawdę smaczna, bo nie była ani sucha. Była właśnie taka wilgotna chyba przez tego banana i była mocno kakaowa. Więc mi idealnie to pasowało. Drugie śniadanie to był koktajl maślanka truskawka. No i znowu było super. Wszystko lubię, było smaczne. Chociaż może było troszeczkę za słodkie. Według mnie. Bo no, teraz ogólnie staram się też ograniczyć cukier. Więc
nie wiem, czy dla wszystkich było tak samo, czy po prostu dla mnie było troszkę bardziej odczuwalne jako słodkie, ale tak samo bardzo dobre. Obiad to był gulasz węgierski z ziemniakami i buraczkami na ciepło. I to był po prostu obiadek jak domowy. Też mi bardzo smakowało. To po prostu takie w sumie smaki, jak moja mama robiła kiedyś obiadki. Gulasz węgierski, wiadomo, trochę sosiku. I te ziemniaki i buraczki były bardzo dobre. Ziemniaki to jest chyba taki trudne warzywo do odgrzewania po ugotowaniu, ale dalej były takie miękkie, miały fajny smaczek i te buraczki też w sumie smakowały jak takie domowe. Ja też nie jestem ufna buraczkom takim sklepowym lub innym, a te były naprawdę smaczne. Podwieczorek. Był to camembert z winogronem, orzeszkami i miksem sałat. Ogólnie wiadomo, znaczy nie wiadomo, ogólnie nie przepadam za takim miksem sałat plus jakieś tam rzeczy, ale tutaj tej sałaty było mało, więcej było właśnie camemberta i winogron. Na początku myślałam, że to są oliwki i się zdziwiłam. No i te orzeszki ziemne też tak fajnie pasowały do tego, więc o dziwo zjadłam wszystko, mimo że jak patrzyłam na to pudełko przed otwarciem, to byłam tak, no nie wiem, ale super. I kolacja to pierogi z serem. I ja myślałam, że to będzie takie pierogi z farszem, który robi moja babcia, czyli ser z ziemniakami. Otóż nie. Bardzo się zdziwiłam, kiedy spróbowałam tego pieroga i ten ser był słodki. Także, znaczy wiem, że istnieje i tak ludzie jedzą, ale to był mój pierwszy raz ze słodkim pierogiem. To było w sumie ciekawe. I no, to były cztery pierogi. Też w sumie nie mam im nic do zarzucenia. Oprócz tej niespodzianki, bo jakby spodziewałam się czegoś na słono, a było coś troszeczkę bardziej na słodko. W sumie tak podobnie jak naleśniki z serem. Coś takiego. Także drugi dzień, a ja jestem chyba jeszcze bardziej zadowolona niż z pierwszego dnia. No, poprzeczka została zawieszona wysoko. Także czekam na kolejne dni i jestem bardzo podekscytowana w sumie. Także do jutra, czyli do środy. Hej, mamy dzisiaj koniec dnia trzeciego, czyli mam środę i przejdę do podsumowania tego, co dzisiaj zjadłam. Na śniadanie był to croissant z szynką i papryką. Ja sobie go podgrzałam w piekarniku i był taki właśnie fajny, chrupiący. Ja papryki, znaczy źle się czuję po papryce, więc sobie ją wydłubałam, nie było ciężko. I było to fajne śniadanko. Drugie śniadanie. Pianka agrestowa z owocami. Taka pianka, jakby galaretka wymieszana z serkiem homogenizowanym. Takie chyba dla dzieciaka się jadło do serki. Jak dla mnie bardzo dobra. Ja lubię takie rzeczy, takie pianki. I lubię też smak agrestowy. Obiad, makaron z brokułem i kurczakiem w sosie serowym. To nawet też był w porządku. Może bym wymieniła tylko makaron na albo jakiś bez, z jakiejś innej mąki, żeby był bardziej taki sprężysty, bo ten tutaj to był po prostu zwykły biały makaron, troszeczkę może rozgotowany, więc mogło być lepiej z tym makaronem, ale reszta w porządku. Podwieczorek to był koktajl jabłko-burek-pomarańcz i był buraczany. Ale był też tak fajnie zbalansowany tą pomarańczą. Też bardzo mi smakował. Ostatnio ja w ogóle też jem buraki i zakwas buraczany, więc jak dla mnie okej. I na kolację był pudding jaglany z sosem owocowym. Też było to fajne.
jeśli ktoś lubi właśnie takie, no bo takie właśnie pudingi, takie coś bardziej lejącego. Jedyne co mi tam, znaczy może nie przeszkadzało, tylko miałam wrażenie, że jest troszkę za słodki. Więc no to tutaj bym odebrała trochę tej słodyczy. Ale w smaku było naprawdę super. Także kolejny dzień z tym cateringiem i kolejny raz naprawdę cały dzień był w porządku. Też nie byłam głodna. Może nie byłam aż tak nasycona w trakcie dnia, ale wszystko mi smakowało. Znowu jestem zadowolona. Trzeci dzień. Widzimy się jutro w czwartek. Hej, hej! Mamy dzisiaj czwartek, czyli koniec dnia czwartego diety paczka smaku. I niestety, ale pojawiły się pewne rysy na tej diecie. To był trochę dziwny dzień. Nie za bardzo mi smakował. Były trochę dziwne dania. Zacznę od śniadania. Był to twarożek z brzoskwiniami i pieczywem. Twarożek spoko, ale jednak wolę taki na słono, że twarożek z rzodkiewką albo, no nie wiem, z czymś innym. Te brzoskwinie jakby tutaj, niby to miało być słodkie, no nie wiem. To było po prostu trochę dziwne, więc ja bym zamieniła ten twarożek po prostu z jakimś warzywkiem i by był lepszy. I ogólnie nie najadłam się tym za bardzo. Później drugie śniadanie to było roasties z sosem czosnkowym. To były takie jakby dwa placuszki i pokrojone ziemniaki w takie małe kawałeczki, coś takiego. No, podgrzałam sobie to na patelni, przypiekłam troszkę bez żadnego tłuszczu i w sumie były spoko, ale też nic takiego szumowego. Sos czosnkowy i pominęłam, bo nie za bardzo lubię. Musi być taki domowy. Robione przez kogo, to przez kogoś nie za bardzo. Obiad. Kotlety mielone w sosie pieczeniowym z kaszą i surówką z selera. To był najgorszy obiad tej diety. Kotlety mielone to był jeden kotlet, ale to nie był taki zwykły mielony. Ja nie wiem, jakie to mięso było w środku. Ono było takie czerwonawe. Nie wiem, ale było niedobre. Panierka była taka trochę gruba na nim, więc też była niedobra. Sos pieczeniowy, no spoko jak sos. Surówka z selera, no nie, spróbowałam i była taka bardzo sucha i zbyt selerowa. Nie dałam rady jej zjeść. Czyli najlepsze z tego obiadu to była kasza. To chyba kasza jęczmienna była. Więc kasza była najlepsza. Najlepszą częścią tego obiadu. Podwieczorek. Sernik na zimno z owocami w żelu. Wyglądał podobnie jak ten twarożek, nie? Ale w smaku był bardzo dobry i o wiele lepszy niż ten twarożek do śniadania. Owoce w żelu, no były to niestety wiśnie. Ja wiśni nie lubię, jeżeli nie są połączone z jakimś innym owocem, więc zjadłam prawie że sam ten sernik, bez niczego. Ale no, to chyba było najlepsze z tego dnia. Na koniec była kolacja, zapiekanka, gyros. Nie, no to też w sumie było spoko. Podgrzałam sobie to w piekarniku. Tam chyba było troszkę świderków, makaron świderki. No wiadomo, kurczak, jakieś tam dodatki, jakieś tam troszkę z sosikiem jakimś. Te dwa posiłki, czyli podwieczorek i kolacja, uważam za najlepsze z tego dnia. Ale tak czy siak, no ten dzień był taki sobie. Chyba najgorszy w ogóle z całej tej diety, co miałam. Więc tutaj był troszkę smuteczek. Zobaczymy, co będzie jutro, w piątek, ostatni dzień tej diety. Do zobaczenia jutro przy jutrzejszym podsumowaniu. Dobry wieczór. W dzień piąty, czyli ostatni dzień cateringu paczka smaku. Przejdę do podsumowania tego dnia i może tak sobie ogarniemy później te 5 dni. Czyli tak, piątek śniadanie, jajko gotowane z sosem spicy mayo z pieczywem. To było w porządku, było dobre, tylko że ja po prostu jajko
gotowane przez nich zamieniłam na po prostu moje gotowane jajko. Tak, i ugotowałam sobie go po prostu tak jak lubię, czyli tak pół miękko, pół twardo. Było smaczne śniadanko. Drugie śniadanie, no to tutaj było bardzo dobrze, bo był to blok czekoladowy pani Hani. Ja blok czekoladowy uwielbiam, więc to było takie miła niespodzianka na ten dzień. Obiad to był dorsz z pieca, z pire i mizerią. Dorsz był smaczny, no wiadomo, że to tak był też taki może troszkę bardziej podpieczony niż jakbyśmy sobie go w domu robili, ale był naprawdę całkiem dobry w smaku. Jednak wolałabym zamienić po prostu ilość, większą ilość dorsza na mniejszą ilość tego pire, bo nie wiem, tam chyba była jakaś marchewka. Nie wiem, to nie było takie jasne pire jak ziemniaczane, tam coś było dodane i ja jestem nieufna, jak widzę jakieś takie zmienione rzeczy. Ale też nie było, no nie był najgorszy ten obiad. Podwieczorek, koktajl Agres z truskawką mięta. A, to już chyba wiem, co mi tam, takie skórki chyba z agresu czułam. Koktajl był z takich bardziej wodnistych. Ale w smaku był smaczny, no jedyne co to, no to czułam te skórki z agrestu. To już zależy kto lubi. Sam w smaku koktajl był smaczny, też nie był słodki, dobry. Kolacja to paprykarz z makreli z chlebem. Smaczny jest ten paprykarz. Jedyne co to jest taki no pikantny trochę, wydaje mi się. Jak ktoś nie lubi pikantnych, no to może odrobinkę za ostre by było dla niego, ale sam w sobie smak tego paprykarza był naprawdę w porządku. Podsumowując cały ten tydzień roboczy z tą dietą, cóż mogę powiedzieć? Na pewno lepsza niż Nice to Feed You w moim odczuciu. Było takie, to jedzenie było takie bardziej domowe. Smaki były lepsze, połączenia były lepsze niż w tej poprzedniej diecie, także byłam z niej bardziej zadowolona. No jednak troszeczkę, no dla mnie to jest minus, że tutaj jest cukier biały, którego chcę po prostu unikać na razie. A no to tutaj nie mam takiej kontroli nad tym, ile jest cukru dodawanego w tych daniach. Ale jeżeli ktoś nie musi na to zwracać takiej uwagi, no to jak najbardziej jest to dieta do wypróbowania, nie dość, że była najtańsza, to naprawdę takie domowe smaki. Myślę, że ta dieta podejdzie większości osób. Także moje odczucia są jak najbardziej pozytywne. Wiadomo, że tam były jakieś wpadki, ale no, do tej pory to nie miałam idealnego cateringu i myślę, że każdy ma tam jakieś swoje upodobania. Także to jest wiadome. No i dla podsumowania, 1500 kalorii, 5 dni, 211 zł, bo miałam 20% rabaciku. Następna moja dieta pudełkowa to będzie znowu od Anny Lewandowskiej, ale tym razem będzie to, nie wiem jak to się czyta, ale pisze się, nie wiem czy to jest food map, nie wiem czy tak się to czyta, ale to jest po prostu dieta z takimi trochę wykluczeniami. Ja mam problemy trochę ze wzdętnym brzuchem i mam nadzieję, że ta dieta pomoże mi na to. A to chciałam dodać właśnie, że inspiracją do zamówienia tej diety Paczka Smaku był filmik Książula, który też porównywał właśnie cateringi dietetyczne, z tym, że oni tam mieli po prostu po jednym dniu takim próbnym. Ale właśnie też zwrócił na to uwagę, że to jest najtańsza dieta, a wypada naprawdę bardzo dobrze wśród innych. I właśnie te smaki, takie bardziej domowe, też właśnie z tym się zgadzam tutaj. U mnie na razie ranking jest taki, że pierwsze miejsce to jest Anna Lewandowska, drugie miejsce Paczka Smaku, trzecie miejsce Nice to Feed You. Zobaczymy jak będzie dalej. Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną, a ja będę dalej próbować cateringów dietetycznych i sprawdzać je w sumie dla siebie i może też Wam się to przyda. Kto wie. Czyli
Do następnego razu, do następnej diety.